Rozpocznijmy podróż, dzięki której dowiemy się, czym jest umiejętność korzystania z mediów i dlaczego jest tak istotna w życiu społecznym każdego z nas. Poznajcie Jacka, który podobnie jak wiele innych dzieci dorastających w Europie, jest bardzo biegły w posługiwaniu się nowoczesną technologią. Facebook, Twitter, Skype znają własną kieszeń, dzięki czemu zawsze pomaga całej rodzinie. Tak jak zdolności nawigacyjne, Jack do perfekcji opanował umiejętności techniczne. Potrafi dostosować się do wciąż zmieniającego się środowiska. Gdzieś w dalekiej morskiej przestrzeni znajduje się piękna wyspa, pełna wielu możliwości, w której mieszkańcy są szczęśliwi i dobrze wykształceni. Ale czy Jack jest świadomy, że aby dotrzeć do wyspy, musi wiedzieć o groźnych prądach znajdujących się pod powierzchnią wody? Te potężne prądy kreują media, kontrolują przepływ wiadomości, manipulują informacją, fałszują rzeczywistość i wiele więcej. Na szczęście z pomocą przybył Lux, jego nowy przyjaciel, awatar EAVI, który pomoże Jackowi rozwijać jego zdolności i nauczy go, jak umiejętnie korzystać z mediów. Te zdolności to podejmowanie słusznych decyzji, odbieranie informacji, a także komunikowanie się z innymi. Ta przygoda nauczy Jacka, jak mądrze korzystać z mediów. Aby dopłynąć do wymarzonej wyspy, należy przede wszystkim posiadać zdolności techniczne. To jest łódka, która pomoże Jackowi w podróży. Jak wiemy, Jack jest ekspertem w tej dziedzinie, więc sam bez problemu zbudował łódkę. Lux uświadomił Jacka, że w innych częściach świata są dzieci, które nie mają dostępu do internetu, komputerów, nie mają możliwości nauki podstawowych umiejętności technicznych. Łódki nie są po to, aby stać nad brzegiem. Jack jest gotowy, by rozpocząć przygodę. Zaczynajmy! Przyjaciel Jacka, Lux, zadał mu pytanie, czy kiedykolwiek zastanawiał się nad tym, co znajduje się pod powierzchnią wody. Lux wyjaśnił mu, że większość z podwodnych stworzeń jest niegroźna. Mimo wszystko są takie, na które trzeba uważać. Czy wiesz, że korzystając z przeglądarki Google zawsze otrzymujesz informacje niezwiązane z poszukiwaną odpowiedzią? Wiesz, czemu tak się dzieje? Każdego dnia media otrzymują tysiące wiadomości. Czy wiesz, dlaczego niektóre z nich są emitowane, a inne nie? Kto je wybiera i w jakim celu? Trudno zrozumieć, w jaki sposób te silne prądy kierują mediami i pchają łódkę w różne kierunki. Słysząc to, Jack jest zaskoczony i wie, że musi płynąć prosto przed siebie, jeśli chce dopłynąć na wyspę zgodnie z planem. Dzień jest słoneczny, a podróż wciąż trwa. Niebawem Jack spotka statek, której załoga jest przyjazna i skłonna do pomocy. Załoga bardzo dużo wie o Jacku. Chce przekonać go do zakupu nowej łódki, oferując szybką motorówkę. Jack ma złe przeczucia, zwraca się z pomocą do Luxa. Czy naprawdę potrzebujesz nowej łódki, Jack? Jack dobrze wie, że łódka, którą zrobił sam, jest dokładnie tym, czego potrzebuje, więc z pewnością siebie odpływa. Nagle zbliżają się inne statki, tym razem to piraci. Chcą sprzedać coś, co Jack zupełnie nie potrzebuje. Odkąd Jack nauczył się odróżniać piratów od innych, zrozumiał, że są wszędzie. Każdego dnia jesteśmy zasypywani mnóstwem niepotrzebnych, bezużytecznych reklam. Pewniejszy siebie Jack nie pozwoli oszustom dać się zwieść i zbłądzić. Nie ma mowy. Teraz jest od nich mądrzejszy, zdobył niezbędną wiedzę. Najpierw myśli, później decyduje, co jest dla niego najlepsze. Jack rozpoznał kogoś, kto wydawać by się mogło potrzebuje pomocy. Jednak gdy się zbliżył, zrozumiał, że za tym kryje się niebezpieczeństwo. To nie było tym, o czym myślał. Jack musi uważać na fałszywe postaci. Trudno jest rozpoznać prawdę od fałszu. Mimo wszystko Jack zyskuje pewność siebie. Ufa swoim własnym przekonaniom. Lux, widząc to, że Jack nabiera wiatru w żagle, uśmiecha się. W jednej chwili niebo staje się ciemne i pokrywa się chmurami. Nadeszła burza. Jack zdaje sobie sprawę, że podczas podróży są takie sytuacje, nad którymi nie ma żadnej kontroli, na przykład pogoda. Te zewnętrzne czynniki wpływają na przebieg podróży. Jeśli polityka systemu edukacji jest dobra, są szanse, że podróż będzie łatwiejsza. Gdy Jack zmagał się ze sztormem, by nawigować tak, aby nie zatonąć, ujrzał małą tratwę z dziewczynką na pokładzie, skazaną na łaskę i niełaskę fal. Jack musi jej pomóc wejść na pokład. Udało się. Dziewczynka wytłumaczyła, że z miejsca, z którego pochodzi, nie można zobaczyć wyspy.
a także nie ma na niej drewna, aby zbudować łódkę. Co więcej, piraci całkowicie opanowali morze i przejęli kontrolę nad wodą. Dziewczynka jest zachwycona, jak szybko udaje im się płynąć, jak przeźroczysta jest woda i jak dokładnie mogą dostrzec horyzont. Jack jest dumny i szczęśliwy, dzieląc się zdobytą podczas podróży wiedzą i doświadczeniem. Odkąd podróżują razem, ich wspólna praca i wzajemne wsparcie sprawiły, że podróż stała się warta wysiłku i przyniosła pozytywne efekty. Zaangażowanie i pozytywna postawa sprawiły, że ta dwójka stała się bardziej kreatywna i przygotowana do stawienia czoła przyszłym przeciwnościom. Media oferują tą wyjątkową możliwość, by sprawić, aby każdy dzień stał się lżejszy i bardziej przyjemny. Ta dwójka zmierza teraz w dobrym kierunku. Wiedzą, że nie są jedynymi, którzy zmagają się z podróżą. Nareszcie dotarli. Jack poszerzył własne horyzonty. Stał się bardziej rozważny, zdobył niezbędne umiejętności. Stał się mądrzejszy. Odkrył w sobie pewność siebie i ciekawość świata. Lux pogratulował obojgu i wręczył im odznakę jako symbol odbytej przygody. Lux ma jeszcze jedno pytanie do Jacka. Co zrobi, gdy wróci do domu? Jack odpowiedział, że opowie o wspaniałej podróży wszystkim przyjaciołom i rodzinie. Chce podzielić się zdobytym doświadczeniem i oczywiście zaplanować kolejną przygodę. Słysząc te słowa, Lux uśmiechnął się. Misja spełniona. Po czym zniknął.